25 lat gwarancji na blaty Laminam. Ile? Tak, dokładnie. 25 lat. A komu to potrzebne? To potrzebne A dlaczego? dlaczego? Witam Państwa. Bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, dzisiaj przyjrzymy się 25-letniej gwarancji firmy Laminam. Z tego względu, że. No, dokonałem pewnej analizy i. Zastanawiam się. Czy w ogóle ta gwarancja w Polsce obowiązuje? Czy ona w ogóle istnieje na polskim rynku? Bo może być tak, że jej w Polsce nie ma, a te, co za tym idzie, te wszystkie informacje, które pojawiają się na stronach internetowych, no nie są tak do końca prawdziwe i rzetelne. I teraz tak, jeszcze taki mały wstępniak. To nie jest film, jeżeli zobaczycie nazwę, czy tam stronę internetową jakieś firmy, to nie jest materiał przeciwko tej firmie. To nie jest przeciwko jakimś dobrom, ich dobrom, dobru, dobrom czy czegokolwiek. To jest po prostu materiał, w którym ja się zastanawiam, jak to działa na polskim rynku. E, bo jak do dzisiaj nie potrafię zrozumieć i nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi na mojego maila, jaki wysłałem do firmy Laminam, związanego z nazwą Spiki Kwarcowe, a nie Gres Porcelanowy, czy też, jak oni niektórzy też nazywają to Gres Laminowany, Dlaczego nie używałem słowa gres, tylko zamienili to nazwą spiek kwarcowy, co wprowadza troszeczkę w błąd według mnie wielu ludzi. To dlaczego nie dostałem odpowiedzi na tego maila? No, jeszcze chwilę poczekam, ale przygotuję też jakiś materiał na ten temat z dużym prawdopodobieństwem. No, nie wiem, no, wydawałoby się, że jednak, kiedy ktoś wysyła do, do poważnej firmy maila z zapytaniem um, i też przez media społecznościowe, chyba przez Linkedina wysłałem też pewnego rodzaju zapytania, no to poważna firma powinna cokolwiek odpisać. Tak mi się wydawało. Możliwe, że się mylę, możliwe, że się nie znam, możliwe, że jestem starej daty, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że nie wiem, poszukaj sobie w internecie dziadu, a nam głowy nie zawracaj. No może tak jest, ja nie wiem. W każdym razie, szanowni państwo, przyjrzałem się tej gwarancji i jeżeli ta gwarancja jest. Czy też y, kroki, jakie należy wykonać po zamontowaniu blatu przez autoryzowaną ekipę, w, przez firmę Laminam. Uwaga, bo to nie, że to każdy Wam przyjdzie, zrobi ten blat. To musi być certyfikowana, autoryzowana firma y, przez Laminam, która ten blat może Wam zamontować. Nie każda niedowolna, tylko ta, która jest polecana, która jest pewnie w jakimś tam katalogu firmy Laminam. Posiadają pewnie odpowiednie maszyny, odpowiednie przeszkolenie, odpowiednią wiedzę na temat tego produktu. Więc jeżeli ta cała procedura powinna w Polsce, czy też w Polsce wygląda tak, jak w każdym innym kraju, w którym ta gwarancja jest udostępniana, no to z tego, co ja widzę po stronie internetowej i po innych różnych rzeczach, w Polsce tej gwarancji nie ma. A co za tym idzie, i zapraszam tutaj teraz na przegląd stron internetowych, jeżeli wejdziemy sobie na takie strony i mamy tutaj takie hasło, że gwarancja 25 lat na blaty kuchenne i zdanie, które mnie rozbraja kompletnie, a które jest takim zdaniem uniwersalnym, skopiowanym z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś źródła udostępnianego chyba przez nami nam. No, tak jest też napisane na jednej stronie, e, więc... E, Najbardziej narażone na uszkodzenia są blaty kuchenne, dlatego blaty kuchenne są objęte 25-letnią gwarancją. No to dla mnie to oznacza, że kupiony blat, jeżeli coś mi się stanie, nie wiem, spadnie mi nóż z taką ciężką rączką i odpryśnie powierzchnia, albo tuczy się narażnik, albo niechcący garbkiem uderzę, bo tam coś wziąłem i tak się odwróciłem, gwałtownie uderzyłem i odpryśnie mi brzeg, czy cokolwiek innego, no to biorąc pod uwagę, że. Są to rzeczy najbardziej narażone na uszkodzenia i laminam daje 25 lat gwarancji, no to wydaje mi się, że takie rzeczy są pokryte przez gwarancję. Tak samo jak pójdziemy dalej, tutaj nawet jest napisane, że 25 lat gwarancji na spieki laminam, na wszystkie po prostu, tak jak leci. Widzisz zdjęcia, masz 25 lat gwarancji, stary, co ty gadasz. Eee, następna strona, następne zdanie. Jakże wręcz identyczne do tego, które już było wcześniej. Gwarancja 25 lat na blaty kuchenne. Najbardziej narożone oszkodzenia są blaty kuchenne, dlatego blaty kuchenne są objęte 25-letnią gwarancją producenta. Idziemy dalej. Tutaj zobaczcie, jest nawet gwiazdka, że treść udostępniona za zgodą firmy laminam. I tu mamy to zdanie magiczne, że. Gwarancja 25 lat na blaty kuchenne. Najbardziej narażone na uszkodzenia są blaty kuchenne. Dlatego blaty kuchenne są objęte 25-letnią gwarancją producenta. Tutaj mamy dokładnie też taką samą informację, że 25 lat. Tutaj też o jakości tej płyty laminamu, że 25 lat i tak dalej, i tak dalej. Na jednej, na jednej ze stron, zaraz zobaczę, co jeszcze znajdę na szybko, bo tych stron było naprawdę dużo. Ja sobie tylko przerzuciłem strony praktycznie z pierwszej strony wyszukiwarki Google w powpisanym 25 lat gwarancji na blaty laminam. Wyskoczyła mi cała masa stron, i praktycznie to jest to, co ja mm, wyciągnąłem z, z, z pierwszej strony Google'a. Ja tak spoglądam do góry, bo ja nad kamerą mam ten główny monitor duży, więc wybaczcie, że tak mi oczy uciekają do góry, a nie, nie, nie patrzę w kamerę. Eee. Tu już mieliśmy te 25 lat. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, której ja też nie rozumiem, ale ja możliwe, że ja, nie wiem, jestem w branży od 95 roku i możliwe, że czegoś nie rozumiem, więc pokażę wam pewną rzecz. Tutaj jest ciekawe stwierdzenie, takie że jest napisane, że co to jest spiek kwarcowy? Spiek kwarcowy jest wielkoformatową płytą kwarcową o bardzo dużej wytrzymałości. No cóż, samo to stwierdzenie tak dla mnie jest niespójne. Co to znaczy płyta kwarcowa? Znaczy, że co mamy? Kwarc, i on jest cięty na płyty, i z tych płyt jest robiony y, spiek kwarcowy? No bo przecież, a gdzie tutaj jest wtedy ta, ta, ta obowieść, która jest krąży na wszystkich tych stronach internetowych, że są to produkty w 100% naturalne, wykonane z iłów, łupków, gliny, kwarcu, skaleń i tam nie wiadomo co jeszcze. No widzicie, te polskie opisy, te polskie informacje są naprawdę bardzo, bardzo dziwne. I tutaj też na tej stronie, jak dojdziemy do pewnego momentu, to też jest, gdzie tu było, sobie wspomogę się, kontrol F25, kontrol F2, no tu też macie. Tutaj akurat się mówi o elewacji, że firma nami nam udziela 25 lat, Gwarancji na materiał zastosowany do elewacji montowanych, uwaga, to jest też cenna informacja, informacja, przez autoryzowanych wykonawców. I dokładnie to samo tyczy się blatów. Blaty laminam są gwarantowane, jeżeli są montowane przez autoryzowanych wykonawców, autoryzowanych przez laminam. A ja. Jednak jestem zdania, że chyba w Polsce nikt nie ma, tak domyślam się, nikt nie ma gwarancji 25-letniej na BLAT. Jeżeli jest inaczej, macie sekcję komentarzy, proszę Was oświećcie mnie, powiedzcie mi, jak to rejestracja to wszystko wygląda w Polsce. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy na stronie oficjalnej firmy laminam w tej chwili laminam.com, wchodzę sobie tutaj. I tutaj, Szanowni Państwo, mam różne kraje. Jestem w tej chwili na włoskiej stronie. Kiedy wejdę sobie w tą rubrykę tutaj, po lewej stronie mam gwarancja top kucina, czyli gwarancja na blaty kuchenne w kuchni. I mam coś takiego jak rejestracja gwarancji. Mogę ją zarejestrować jako osoba prywatna. Mogę ją zarejestrować jako firma, więc mam wybór jako firma lub jako osoba prywatna. Tutaj rejestruję się. Mam od razu informację, jak tą płytę należy przenosić. Na co zwrócić uwagę przy montażu? Informacje o tym, czym myć, jeżeli się zabróci winem, lodami, kawą, pomidorem, octem balsamicznym itd., itd. i całą masę dodatkowych. Informacji, tak? No mam to. Super. Dodatkowo mam certyfikat gwarancyjny. Certyfikat gwarancyjny, który mówi, że laminam gwarantuje, że objęte gwarancją jest e, czy też przedmiotem niniejszej gwarancji. Tak to może będzie należy tłumaczyć dokładnie. Laminam gwarantuje przez okres 25 lat, że ich ceramiczne powierzchnie w pierwszym gatunku oznaczone tym znakiem Q1 i oznaczone marką, brandem Laminam i znajdujące się w oficjalnym cenniku w momencie zakupu, to jest też ważne, w grubościach oznaczonych jako 12 plus i 20 plus oraz Zidentyfikowane według serii i koloru stosowane do produkcji blatów kuchennych, dalej zwane produkt e, lub produkty e, będą wolne od uwaga, będą wolne od wad wynikających z procesu produkcyjnego. Koniec, kropka, cała gwarancja. Laminam Wam gwarantuje tylko to, że bierze na siebie odpowiedzialność, jeżeli to oni popełnili błąd w produkcji, i będzie ten blat miał jakieś problemy, ukryte wady, tak zwane. Najprościej chyba to można określić. Ukryte wady. Nic więcej. Spadnie wam coś, coś się utuczy, coś z ten. Pęknie płyta, odpryśnie płyta, odpryśnie grafika, odpryśnie grafika. No tak, no bo to jest nadruk, więc odpryśnie wam na powierzchni coś, będzie dziurka, będzie ślad, będzie... Tego laminon wam nie gwarantuje, nie obejmuje tego gwarancja. To jest wasz problem. Wy to sobie zrobiliście, wy źle zamontowaliście blat, on pęknie. To jest wasz problem. Wszystkie usterki, które są... Do których dojdzie w Waszym domu, o ile nie powstały w wyniku błędu produkcyjnego, są Waszym problemem. Koniec kropka to jest cała gwarancja. I to wszystko. Ale jakimś cudem, powiedzmy sobie, jest wada fabryczna. No, zdarzyło się, nikt nie jest doskonały, i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj, co jest ważne, że wy macie. Nie będę wam mówił, czego nie obowiązuje, e, że tak powiem, gwarancja, bo nawet jeżeli wlejecie na to jakiś tam, nie wiem, e, mocny przecier pomidorowy, który poplami tą płytę i nie będziecie mogli tej plamy usunąć, to też jest wasz problem. laminam nie będzie za to odpowiadał, bo to jest. Wy to zrobiliście sobie sami. Koniec, kropka. E, co ja chciałem e, z takich rzeczy ważnych? Po pierwsze, Macie tylko, e, gdzie tu było, oczywiście to jest informacja, że ta gwarancja nie przekracza znaczy uprawnień e, zgodnie z dyrektywą tam e, CE 19944 oraz włoskiego prawa no, odnośnie tam praw konsumenckich. To jest akurat włoska umowa, ale ona się niewiele różni od tej międzynarodowej też. Um, zmieniają się daty w umowie między tam na przykład, w innych krajach to zmienia się ta data, bo tutaj jest, że gwarancja obejmuje wszystkie produkty. Um, e, gwarancja. Jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć, czy czegoś nie przeoczyłem tego ważnego. Dobra, tu jest ten. Od 1 października 2021 roku, czyli wszystkie rzeczy zakupione po 1 października 2021, na terenie Włoch, na terenie Stanów Zjednoczonych jest inna data i tam jeszcze na terenie czegoś innego, jest tam Francji chyba jest inna data. W każdym razie coś do jednych z obowiązków należy, że wy macie czas 6 miesięcy na zarejestrowanie gwarancji. No dziwne, nie? Trzeba to zgłosić. Trzeba to zgłosić i zarejestrować. W jaki sposób? Poprzez stronę www.laminam.com. W ciągu 6 miesięcy od zakupu musicie dokonać rejestracji produktu. Tam gdzie jest napisane zarejestruj swój produkt na stronie www.laminam.com. O ja eletron mi stronę będzie otwierał laminam.com i musicie podać wszystkie dane, które tam trzeba wypełnić. To jest bardzo ważne. Dodatkowo przez 25 lat musicie trzymać fakturę, dokumenty przewozowe, instrukcje, jakieś rzeczy montażowe, wszystkie całą dokumentację, którą macie zrobioną. Um, którą zakupił, że tak powiem, papiery wszystkie, musicie trzymać przez 25 lat. Jeżeli zgubicie fakturę i nie dostaniecie jej kopii, nikt wam nie da jakiegoś odpisu, czegokolwiek, nie macie gwarancji. Koniec kropka. Stracicie jeden dokument, nie macie gwarancji. Um, ja taki skrót sobie zrobiłem. Więc tak... Um z korzyści, powiedzmy sobie, że jeżeli sprzedajecie dom i ta kuchnia zostanie, no to ta gwarancja jest przenoszona na nowego właściciela waszego domu i ten blat w tej kuchni jest, cały czas ma tą gwarancję. Natomiast e, pewne problemy, można powiedzieć, związane z tym, że macie 6 miesięcy na rejestrację produktu, aby utrzymać, otrzymać certyfikat gwarancyjny. E, brak, rejestracji stus, brak rejestracji skutkuje Całkowitą utratą gwarancji. Kropka, koniec. Więc jeżeli. Kupiliście taki blat w Polsce, ktoś wam ten blat zrobił, autoryzowany jakiś dystrybutor e, firmy Laminam, wykonał wam blat, wydaliście za niego, nie wiem, 50 tysięcy złotych. I ten, ta osoba wam powiedziała: Proszę spać spokojnie, jest 25 lat gwarancji. No ale. Czy wy dostaliście tą gwarancję do ręki? Czy wy żeście zarejestrowali ten BLAT? Bo BLAT należy w ciągu 6 miesięcy zarejestrować w firmie laminam przez ich stronę internetową. Tak jest napisane w, w, w certyfikacie gwarancyjnym i w tych innych certyfikatach, w innych językach, jest dokładnie tak samo. To są rzeczy spójne, te same. Poza tym, co jeszcze? Jeszcze jedna taka ciekawostka bo ta instrukcja jest, ona jest tak napisana, że praktycznie tutaj wy jako klienci do wielu rzeczy nie możecie się przyczepić, nie ma, nie ma znaczenia. A nawet jeżeli byście mieli, znaczy będziecie mieli gwarancję na ten blat, no to producent e, wartość tego blatu nie odnosi się do wartości, czyli do ceny, którą wykupiliście, tylko do ceny, jaką zapłacił Um, dany zakład, na przykład kamieniarski, który wam robił ten blat. <laughs> Czyli jeżeli wy wydaliście 50 tysięcy na blat, a kamieniarz wydał na niego tylko 10 tysięcy, to lamina dla nami jest ważna ta suma 10 tysięcy. Laminam wystawił swoją fakturę i on się kieruje sumą, jaka wartością, która jest napisana na tej fakturze za ten produkt. Um, i tutaj jeszcze taka bardzo ciekawostka, taka, że 100% produkt jest warty przez pierwsze 5 lat, od 5 do 10 roku już 75% wartości, 50% między 10 a 15 rokiem, a od 15 do 25 roku tylko 25% jest ten wasz blat warty, więc i to nie to ile wy zapłaciliście, a ile zapłaciła firma, która wam to robiła, więc jeżeli firma nawet zapłaciła za ten blat właśnie te 10 tysięcy, no to on po 15 roku jest od, tylko warty 25% tych 10 tysięcy, czyli to będzie 2,5 tysiąca o ile się nie mylę <grym> a jest późna godzina, więc ja mogę się też mylić bo jest późno i tak to, szanowni państwo, wygląda. Poplamicie, pobrudzicie, pęknie, yy, odpryśnie, to są wasze problemy. I takie rzeczy, że panie, no ale najbardziej narażone na uszkodzenia są blaty kuchenne. Dlatego właśnie jest 25 lat gwarancji producenta. Możecie sobie włożyć między bajki. I teraz, dlaczego uważam, że w Polsce prawdopodobnie ta gwarancja nie istnieje? Bo teraz, jeżeli jestem właśnie na stronie włoskiej, tak jak wam pokazałem, certyfikat, informacje, wszystko, kiedy sobie pójdę do Kanady, piękny kraj, Kanada, wjeżdżam tutaj, gwarancja jest tak, żeby zarejestrować BLAT, czyli mam dokładnie to samo co na włoskiej stronie. Idę dalej, Stany Zjednoczone tutaj wchodzę, tutaj też mam możliwość zarejestrowania gwarancji 25-letniej na blat. Czyli podaję moje imię, nazwisko, podaję rodzaj tam dystrybutora, jego e, NIP i te wszystkie. Jeżeli jestem we Francji, no to we Francji też mogę przecież zarejestrować blat taki, no bo Laminam daje mi możliwość rejestracji blatu jako profesjonalista czy jako osoba prywatna na stronie. Ale kiedy już jestem w Polsce, Szanowni Państwo, no to Blat już nie zarejestruję. Nie mam takiej możliwości. Więc z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli osoby, są tu osoby, które zakupiły Blat do kuchni, czy na stół, czy, czy ten od firmy Laminam. I były zapewniane, że mają 25 lat gwarancji, to proszę, proszę Was, abyście mnie oświecili, w jaki sposób tą gwarancję Wy zarejestrowaliście. Zwłaszcza, że gwarancja przewiduje coś takiego, że poda, trzeba tam podać informacje o płycie, informacje o dystrybutorze. Kto wam to montował, gdzie to jest zamontowane, pod jakim adresem, w jakim mieście, wszystkie, no całą masę danych trzeba podać. A tutaj nie macie takiej możliwości. Jeżeli ktoś wam na piękne oczy powiedział, czy na gębek, to się mówi, czy na uścisk dłoni, proszę tutaj spokojnie, 50 tysięcy, 25 lat gwarancji możecie spać spokojnie. Jeżeli ktoś was tak zapewniał ustnie, no to ja wam gratuluję odwagi, bo jednak ja bym wolał w takim przypadku mieć na papierze napisane: Ten blat jest. ma gwarancję 25 lat. I co ta gwarancja obejmuje? Gwarancja obejmuje tylko wady produktu, które mogły powstać w procesie produkcyjnym, a nie ujawniły się podczas kontroli jakości. Cała reszta to jest wasz problem. Koniec, kropka więc pozostawiam waszej interpretacji teksty typu gwarancja 25 lat na blaty. Hmm. No cóż, będę jeszcze z firmą Laminam próbował się skontaktować. Ja się kontaktuję zawsze z główną siedzibą, z Włochami. Mnie nie interesują jakieś tam dystrybucyjne punkty czy... A jakieś tam kwestie związane z autoryzowanymi punktami czy salonami za granicą. Ja zawsze, jeżeli mam jakąś sprawę do jakiejś firmy, to ja zawsze się kontaktuję z główną siedzibą. Tutaj jest siedziba we Fiorano, niedaleko mnie nawet, bo jestem we Włoszech. Jak ktoś by nie wiedział, mam do nich raptem tam 7-8 minut samochodem. Jestem w Laminamie, więc. Wysyłam, wyślę do nich jeszcze raz kilka maili, w których bym prosił o informacje, o odpowiedzi na moje pytania, zwłaszcza te związane ze szpikami kwarcowymi. Więc no cóż, nie odpisali mi na, 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 na pierwsze wiadomości, zobaczymy, jak to będzie dalej. Prawdopodobnie będziemy zadawali pytania. Ja będę zadawał dalej pytania związane i będę wam pokazywał fakty, tak, bo mnie nie interesuje tam jakieś opowiadanie bajeczek, tylko fakty. W Polsce dają, Laminam ponoć daje 25 lat gwarancji na blaty. Bo to jest na polskiej stronie, to jest napisane po polsku i co najważniejsze jest treść udostępniana za zgodą firmy Laminam. To jest jakaś firma, która się zajmuje montowaniem tych płyt i tak dalej. Poważna firma, konkretna, ładna strona internetowa, wszystko. No ale tego im nie, nie, nie dał ktoś, wiecie, czat GPT im tego nie napisał. Więc jeżeli jest to treść udostępniona ze zgodą firmy Laminam, to chciałbym wiedzieć, w jaki sposób Laminam w Polsce wywiązuje się z tej 25-letniej gwarancji i to jest też w interesie wszystkich osób, które... No, zakupiły zapewne za niemałe pieniądze takie blaty i mogły być zapewniane właśnie taką informacją, że jest 25 gwarancji, śpicie spokojnie. I trzymają na to jakiś papier, jakiś dokument? Bo jeżeli procedura rejestracji działać powinna tak jak w każdym innym kraju, czyli tak jak tutaj Wam pokazywałem, oczywiście e, Włochy, Kanada, Stany Zjednoczone, Francja, no to. Coś tu jest nie tak z Polską, skoro tego w Polsce nie można zrobić. Szanowni Państwo, jeżeli materiał się Państwu podobał, to zapraszam do stawienia subskrypcji, do stawienia polubienia, kciuka w górę. I, I cóż, zauważyłem, że jest taka grupka tych, tych standardowo tych samych osób, tutaj, które dają łapkę w dół, więc pewnie bolą ich tematy związane, w których gdzieś tam wyjawiam jakieś tajemnice, czy też dociekam, staram się być dociekliwy w interesie e, państwa, w interesie potencjalnych klientów firmy Laminam, więc e, no cóż. E, dziękuję też hejterom za, za właśnie łapki w dół, no bo było, nie było, przyszliście, obejrzeliście materiał i to już są wizualizacje, nie? Dla, dla YouTube'a to się liczy. Więc też Was pozdrawiam, życzę Wam dużo zdrowia, abyście też tu częściej przychodzili i, i ten czasami napiszcie coś, może w komentarzu. Podyskutujemy, jeżeli macie odwagę. E, pozdrawiam serdecznie, Szanowni Państwo, życzę. No cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że jakoś ta kwestia się wyjaśni. A jeżeli ktoś z Państwa kupił blat firmy Laminam, i. -Lam i... Otrzymał informację, że ma 20 piktat gwarancji, to bardzo bym prosił, żeby napisał w komentarzu albo do mnie na maila, um, i w jaki sposób ta gwarancja, jaki mają dokument na tą gwarancję, jaki papier, bo to mnie bardzo ciekawi. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.